Służby porządkowe podsumowały sylwestrową noc. W całym kraju od północy do poranka doszło do prawie 600 pożarów. Interweniować musiały także pogotowie ratunkowe oraz policja. Tegoroczny Sylwester był stosunkowo bezpieczniejszy niż ubiegłoroczny. Podsumowała państwowa straż pożarna, nie obyło się jednak bez interwencji. Od północy do godziny siódmej rano strażacy wyjechali do prawie 600 pożarów, najwięcej z nich bo 80 było w województwie mazowieckim. Paliły się przede wszystkim opakowania po fajerwerkach, śmietniki, płoty i tuje w które trafiły sztuczne ognie. Interweniować musiało także pogotowie ratunkowe. W samym województwie zachodniopomorskim ratownicy udzielali pomocy 375 razy. Najwięcej wezwań dotyczyło urazów po upadku lub bójce rannych. Po nieostrożnym korzystaniu z fajerwerków było tam zaledwie kilka osób. Policja była wzywana głównie do awantur domowych i zakłócania porządku publicznego.